jest, panie pułkowniku, my latamy w takich kombinezonach zielonych. A my, więc, był kombinezon, aleśmy nie używali. Pozwoli pan pułkownik, że ja wręczę taki pan z pana pułkownika nazwiskiem, stopniem, kombinezon 8 bazy. No, dziękuję panie. Tak proszę trzymać, tak proszę trzymać. Dziękuję uprzejmie. No, następnym razem proszę w kombinezonie przyjechać. To polecimy. Kombinezowanie to prędzej bym łatwiej, się ruszył. Łatwiej bez, ale... Tutaj na rzekę. Panie pułkowniku, no czas szybko leci. Ja pozwolę sobie jeszcze wręczyć taki kalendarz z 8 bazy z samolotem, w którym siedzieliśmy. Panie, i taki terminarz wojskowy, żeby można było sobie notatki robić na cały rok. Bardzo dziękuję. Nie wiem na co ja to za taką przyjemność państwo mi robią. To pan pułkownik nam robi wielką przyjemność. Samolot będzie wiedział, gdzie jesteśmy, tak? I plan lotu. Bardzo krótko, na przykład robimy lot po trasie, sklepujemy rut od do, czyli od Krakowa, a lećmy do Warszawy, możemy i do Rzymu, whisky. Tak? Przepraszam, jak to widać? Już pokazuję. I ja już tą trasę aktywowałem, od Krakowa. Do Warszawy. Teraz na naszych wyświetlaczach pojawi się to. Na tym wyświetlaczu, na tym wyświetlaczu, na nawigacyjnym. Możemy tam wklepać się z Andrzejów. Termina. I mamy pewną już trasę zrobioną. To już teraz obserwatorów nie potrzeba. Czasem nam potrzeba obserwatorów, jak latamy w Afganistanie. Wtedy wyznaczamy, żeby stali przy oknach i obserwowali, co się tam na zewnątrz dzieje. A wszystko tutaj się zrobi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i to samo jest z pozostałymi danymi ostatnio. Czyli co samolot jeszcze potrzebuje do startu, żeby zainicjować? Masa, tak? Ile ważymy do startu? Bo to jest jak bombowiec. Każdy start będzie inny, w zależności od masy i warunków. Pusty samolot waży 12 ton 200 kg, tak? Ładunku mamy, powiedzmy, dzisiaj bagaży 300 kg. Rzucimy. Pasażerów tam widziałem z 8 po 90 kg. No może ta pani waży mniej, ale mają za to więcej i tak średnio damy po 90, tak? Paliwo. Paliwo patrzymy ile mamy, prawie 5 ton. Wklepiemy to paliwo. Już samolot nam obliczył masę do startu. Czyli naszą masę, którą mamy w tej chwili do startu, tak? To już jest wiele. Ale teraz zobaczymy sobie osiągnięcie, tak? Bo chcemy wystartować z Krakowa, tak? No więc wklepujemy sobie na stronę start, tak, take off i patrzymy, jaka jest dzisiaj temperatura. No tutaj w hangarze jest plus 14, na zewnątrz nie wiem, no może z 6 stopni, tak? 6 stopni. Długość pasa startowego. A przepraszam, co zależy od temperatury? Gęstość powietrza. Gęstość powietrza. Gęstość powietrza. Tak. Długość pasa startowego i jego kierunek, więc ja tutaj wklepię pas krakowski, tak? Slope, czyli pochylenie pasa, czy jest pod górkę, czy z górki na pasie startowym. No damy, że jest płaskie. Czy jest mokro, czy sucho, czy oblodzone, czy startujemy z trawy. Więc my tutaj samolotowi do systemu musimy te dane wprowadzić. I na tej podstawie samolot nam wylicza prędkości do startu V1 i V2. I potem podobne dane wpisujemy do lądowania, czyli temperaturę, ciśnienie. Jaka jest szybkość przelotowa? W zależności od wysokości. Tutaj poruszamy się około 200 węzłów. Około 200 węzłów. To,
to jest nasza prędkość przygotowa. Czyli w kilometrach na godzinę to jest tak od 400 do 500, tak latamy. 400, to jeszcze zależy się od wysokości, od wiatru, prędkość względem ziemi. A lądowania? Do lądowania za każdym razem jest ta prędkość obliczana. Obliczana? Tak. Bo też znowu trzeba. Oczywiście. Jest tutaj po raz kolejny, rzuciłem do komputera, tak? I teraz, jeżeli ląduję normalnie, to teraz jest strona lądowania. Normalnie, na pełnych klapach, to musiałbym podchodzić, prędkość podchodzenia 116 węzłów, a samego przyziemienia, tak nad progiem pasa, 106 węzłów. Ale jeżeli ja będę chciał podchodzić taktycznie na krótki pas, to wtedy podlecę wolniej, to lądowanie jest troszeczkę inną techniką, i da nam to, że na krótkim dystansie wyhamuje. Wtedy 108 węzłów i 98. Teraz w zależności, jest dosyć ciężki, tak jak klepaliśmy. Teraz, panie pułkowniku, latanie jest dosyć trudniejsze. To znaczy, ułatwione może... Dużo trzeba umieć. Dużo trzeba umieć. Trzeba wiedzieć, jak skorzystać z tej jak wiedzy. Skorzystać z tego. Natomiast samo latanie chyba jest prostsze. No tak. Samo latanie jest prostsze. Można latać dalekie trasy, rozkoszować się widokami. Prowadzisz uroczą konwersację z kontrolerami na ziemi? Ja rozumiem, że latanie jest łatwiejsze, ale więcej trzeba mieć w głowie. Niestety w tym kierunku to idzie od lat. Na górze wszystkie systemy, to już tam mówiliśmy, prawda? Pożar, sygnalizacja pożaru, w ten sposób wygląda, tak? Czyli samolot tam tak pokazuje przede wszystkim fire, palimy się. Pierwszy one engine in fire. Pierwszy silnik pali się. Tak. Od razu nam pokazuje, który wyłączyć. Bo tu jest zawór paliwowy. Do silniku. Tak. Tu jest zawór paliwowy. Jest. Od razu nam pokazał, który silnik zgasić, prawda? Bo się pali. Także no, wiele rzeczy jest uproszczonych. Komunikacja, taki interfejs, pilot i maszyna jest o wiele prostsza. No jest może, ale załoga musi mieć więcej w głowie. Inna rzecz, ja latałem na wojnie, to tam jak przed wojną, czy w pierwszej wojnie to latali, to jeszcze prostsze mieli i tak dalej, ale już to, co myśmy mieli, to też dużo łatwiej. Szybkość trzeba było utrzymać, nic tak, więcej. Tak. Speed is life. Tak. Także no, jedno co się nie zmieniło, to jak skręcimy wolant w lewo, to skręci w lewo. Jak odepchniemy, to zanurkuje. Tak. I przed lądowaniem jednak trzeba trochę go podciągnąć. A przepraszam jeszcze, tak? Czy, ja nie wiem, latacie, czy rundka obowiązuje przy przelocie na lotnisko? Nie, nie. Nie. Dlatego, że my, jeżeli latamy na normalne lotniska komunikacyjne, to lądujemy według procedur. Tych samych, jakie mają, które ma LOT, Lufthansa, no i inni operatorzy. Tak? Właśnie o to się... To jest na lotniskach komunikacyjnych. Czyli... Natomiast na lotniskach wojskowych, zwłaszcza w strefie działań wojennych, lądujemy taktycznie. Wtedy nie pokazujemy się tam po okolicy, żeby do nas nie strzelali, to jak najszybciej, jak najbardziej no, nieprzewidywalnie staramy się wylądować. A znaczy to, bo za moich czasów to trzeba było rundkę zrobić i... Bo teraz jest trochę inna wojna, bo tam jak się lądowało, tak, w Norfolk, no to wiadomo, wróciło się z nad Niemiec, trzeba było się pokazać. A my jak lądujemy w Afganistanie, to my nie wiemy, kto tam na ziemi jest, dookoła baza. Sama baza jest bezpieczna. Ale ja mam jedno zastrzeżenie tylko takie, że w razie jakiejś małej krakce nawet wyjść stąd jest ciężko. Tak, na pewno. My możemy, załoga może wykorzystać właśnie te główne drzwi, którzy tu pomiędzy nami siedzi jeszcze technik, on musi wstać, prawda, ten fotel w taką pozycję rzucić. No i to jest wyjście awaryjne dla pilotów. Więc tędy i tu jest lina, którą wyrzucamy na zewnątrz i po tej linie można normalnie wyjść. To jest właśnie taki pas awaryjny do wychodzenia. Nie każdy się zmieści. No, nie wiem, czy bym sobie dał radę. Spokojnie. Spokojnie. Tak. No, natomiast co, bombardowań nie robimy, ale robimy zrzuty.
zrzuty. Zrzuty skoczków i zrzuty ładunków. To też wszystko można zaprogramować w komputerze i zrzucić tak jakby z automatu, że jest pokazywane. Tutaj jeżeli zrzucamy skoczków, no to mamy system tych świateł, tak? Teraz włączyłem, czerwone się świeci na końcu. Zielone to znaczy, że już trzeba skakać, no i się podpieramy dzwonkiem, prawda? I to jest sygnał do skoku. Ale to wszystko trzeba chyba mieć, cała tą procedura musi być chyba zapisana, nie? Tak, oczywiście. I sprawdza się według, przed każdym lotem to. No. Dokładnie. No tutaj na przykład nie ma potrzeby wozić mapy, ja zobaczę, czy w tym samolocie akurat jest grana. No, ale to jest na przykład strona mapy, więc na tej stronie, na wyświetlaczu, pokazałaby mi się mapa. Nie muszę mieć mapy, szukać palcem, ona mi się wyświetli ze wszystkimi parametrami. Gdzie będę za minutę, za dwie, za trzy, prawda? Będę tutaj wszystko sobie wiedział. No to ten samolot akurat jest podczas pracy, więc nie mam wybranej mapy. Mogę sobie zmienić format tej mojej nawigacji, tak? I tutaj mam za 5 minut, za 10, za 15, za 20. Mogę zmienić zasięg aż do 240 mil naprzód. Mogę włączyć radar i tutaj mieć zobrazowanie, co mi radar pokazuje, tak? My na radarze szukamy albo przeszkód terenowych, albo chmur. Chmury przede wszystkim, chmur burzowych, żeby je ominąć. Mogę włączyć sobie wszystkie pomoce nawigacyjne, tak? Teraz widać. Włączymy sobie pomoce nawigacyjne i lotniska, tak? W okolicy. No i teraz widać, że tu jest Pobiednik, Łososina, Nowy Targ, tak? Aerokluby, Katowice. Wszystkie lotniska mam w okolicy. Gdybym chciał szybciej gdzieś tam dolecieć, to dwoma kliknięciami, tak? Niezależnie gdzie jestem na stronie, dwa kliknięcia i mam najbliższe lotniska po kolei do lądowania awaryjnego, tak? Że jestem w Krakowie, tak? Mam w aeroklubie w Krakowie lotnisko, 16 mil w tej chwili do niego, ale tam jest tylko 3200 stóp pas, więc za krótko, tak? Szukam najdłuższego pasa, który mi odpowiada, no i wychodzi, że mam w Katowicach, ale 37 mil, lotnisko w Katowicach, 9000 stóp pas. Tam mogę lecieć z kursem 307 i awaryjnie lądować, tak? Jest to bardzo pomaga. Szybkość lądowania? Samo podejście to jest około 100 węzłów. 100 węzłów, to jest jeden. 180 km na 180, to jest duża. To jest duża, tak. To jest tak na klapach się... Tak, na klapach. Klapy się tutaj wypuszcza w tym małym przełączniczkiem. I możemy lądować na klapach approach, albo na, czyli podejścia, albo na lądowaniu. No do startu zawsze tej. No i tu jest wskaźniczek. No, panie pułkowniku, jest dużo do uczenia jeszcze. ale też mówię, też jest prosto, bo elektryka, no, nie wiem, prawda? Nie wiem, czy proste. Ale... Ładnie jest to pokazane, może w ten sposób. Elektryka. Gdzie tam elektryka na każdym samolocie, to czarna magia, jak te kable biegną. A tu jest wszystko pokazane, tak? Mamy włączony Grand Power Unit, czyli ten naziemny, tak? Włączony, tak? I on daje nam teraz takie... natężenie prądu, takie napięcie, tak? Tutaj jest przerwane. Przełączniczki. Tak? Jest przerwany prąd. Płynie, płynie. Z baterii pierwszej i z baterii drugiej prąd nie płynie. Bo płynie z GPU, tak? Tu jest inwerter. W tej chwili jest wyłączony. Ja go mogę... W tej chwili jest włączony, tak? Pach i już nam daje jakiś prąd przemienny. Teraz tak, tutaj w tym momencie prąd płynie, tak? Jest kreska połączona, płynie. Jest kreska połączona, płynie. Tu nie płynie, tak? Jest przerwana. Ja mogę to skrosować, bo gdybym tu gdzieś miał awarię, tak? To mogę z drugiej linii tak jakby puścić prąd, żeby płynął dalej. Nie? Także mówię, tak samo tutaj, tak? Mogę to skrosować w drugim miejscu. Także no, można się... O, jest, zielona kreska się pojawiła. Teraz prąd płynie tędy. Ominął jakieś tam kolejne. Mogę tutaj wykorzystać awaryjnie te przetwornice, prawda? I od razu widać, że prąd płynie, tak? Jak wyłączę, prąd nie płynie. Także bardzo fajnie jest to pokazane. Tak. Z paliwem to samo, tak? Jest zbiornik, jeden, drugi, trzeci i silnik, tak? Engine, lewy, prawy. Nie płynie paliwo. Przełączę zawór paliwowy, ciach, paliwo już płynie do silnika.
Jest bardzo tak, fajnie, to tak ale, przyjaźnie dla, ale dla pilota czy, wszystko. Czy to nie jest za dużo dla pilotów, dajmy na to? Zdecydowanie za dużo. Pilot to powinien pchnąć do przodu, kulka w środku i się rozkoszować. Tak, jak, do obsługi silniku to był mechanik, a teraz nie ma. Teraz musimy sami, tak. Sami, tak. No, to nie na moje latanie. No. To dobrze, idziemy na spotkanie z młodzieżą. Jak to? Może stąd. Siadaj. To jest najmłodsze pokolenie lotników. No tak. Miło mi. Proszę powiedzieć, podczas pana wszystkich lotów bojowych, kiedy spotkał pan niemieckie samoloty, to dochodziło do spotkań? Nie. Nie. Jak na początku lataliśmy na Biskaję w dzień, to raczej się wysoko latali i się unikało. Bo nie miał szansy człowiek, ale czasami się udało, że przeszli zwycięsko. Ale osobiście nie walczyłem z Niemcami. To znaczy bezpośrednio? Bezpośrednio. Bo z łodziami podwodnymi? Tak, z łodziami podwodnymi, tam mniej więcej. Tam człowiek nie był zawsze pewny swego. No bo to były niebezpieczne loty, prawda? Nie, no takie, no jak latanie w każdym, bo to jest, chodziło przede wszystkim o to, loty były bardzo długie, 9-10 godzin. No, ale uważam, że to był bezpieczniejszy dywizjon niż bombowy dywizjon. Kto tam jeszcze ma ochotę, zapraszamy. Śmiało. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Dzień dobry. Porucznik, kłaniam się. No, ja mam takie pytanie, czy co pan czuł właśnie podczas tych długich misji bojowych nad oceanem, wiedząc, że właśnie jest ta niesamowita pustka i w razie czego, w razie awarii musiałby pan wodować bądź skakać? To właśnie to był najważniejsze, to uważałem, praca silników, że człowiek wie, gdzie jest i ma zawsze wystarczającą ilość benzyny, że doleci. No, a jak już z wodowaniu, to niewiele. To były takie wypadki, że to z bomber komand wodowali, ale jak już z tego 304 dywizjonu, to już tam załoga ginęła, bo przewodzi zostali zestrzeleni. Ponieważ chodzę, to nie miałem przyjemności z nimi się spotkać. Przy okazji patron tego pułku, Skarżyński, w ten sposób zakończył życie. No tak, przeważnie. No, nieraz były wypadki takie pogodowe też, prawda. Trzeba było skakać. No. Uciążliwy, bo to był najważniejszym punktem było, bo jak się leciało na 10 godzin, to trzeba było uplotować, wykreślać drogę, poprawiać i tak dalej, prawda? No, żeby o niczym innym się nie myśleć, że słuchał, czy jeszcze się leci. A dużo pan pułkownik miał sytuacji kontaktu bojowego z botami? Nie, nie dużo, nie raz czy dwa razy tam miał, przypuszczalnie. Nie, kontakt taki, ci co mieli, no to wracali postrzeleni i albo w ogóle nie wracali. Ciężka była walka z ubotem, dobrze się bronił. No chcę. Ale te patrolowe loty uniemożliwiały ubotom wychodzenie na powierzchnię. Tak, to właśnie. To było najważniejsze. To była jedna z przyczyn też, takie ważne. A jak wygląda też taki typowy atak na ubotę? No, oznaczenie. Jak to już były nocne latanie, jak były. Miało ten radar. Jak się znalazł, nieraz to mogła być ryba duża, znalazł punkt taki, no to robiło się nalot, kierowało się
w tym kierunku, prawda? I tu, przed samym tam mieliśmy, wypuszczał się reflektor, a to już w późniejszym, bo wcześniej nie było tego, ale w późniejszym wypuszczało się reflektor, no i wyrzucały się te bomby. Bomby głębinowe. Głębinowe, tak. No oczywiście, że oni strzelali, a człowiek się też trochę boi, nie? To jak się człowiek czuje, jak do niego strzelają? Jak się, miałem dwa ataki na Szerbur. No strzelali, no bo no, rozpryczki były, rozpryczki by tych granatów były dane, no ale się nic nie działo. Siedzi tutaj, więc wróci. On zna Szerburga. No, jak mówię, miałem trochę szczęścia w tym wszystkim. Nie tylko w lataniu, ale zanim to doszło do latania. To jest ważne. W szczęściu i zdrowiu. Tak, dziękuję panie. Dziękuję. Co kobietę interesuje u kombatanta? Jak to przede wszystkim zapytać? Panie mają swoje. Właśnie chcemy wiedzieć, jakie ma tajemnice. Nie. Moje pytanie brzmi, jak pan czułkownik czuje się ogólnie w tym momencie, po tylu latach? W tym momencie? Po wizycie z dowódcą. Jak pułkownik czuje się, że tak powiem, w samolocie? Po tylu latach? Tak jakby pytanie jest takie. Na stare śmieci. Po wojnie, pierwszy raz w samolocie, znalazł się pan tutaj, z dowódcą, pułkownikiem Łazarczykiem. Jakie to uczucie? Jakie to wrażenie? Raz. Jak dziś się pan czuje? Dzisiaj jak się pan czuje? Ja jestem zadowolony, że jestem w Polsce. Bo miałem jechać do Pakistanu, ale wyratowałem się. Bo już pisali, że się źle dzieje. Tak. Słucham, jak to się czuje w nowym samolocie, nowoczesnym? Pytanie jest takie mniej więcej. Pan lata w samolotach starszej generacji. To jest samolot jeden z najnowocześniejszych. A to nie dla jak mnie. Jak pan to porównuje? Nie ma co porównywać. Nie da się? Nie ma co porównywać. Bo tam ja o niczym nie myślałem. O jakiejś mechanice i tak dalej. A tylko słuchałem, czy silniki grają i prawda. Tutaj zauważył pan, że jest pełna automatyka. W zasadzie pewno, pilot siedzi i... To już trzeba mieć książkę w głowie. A w ogóle mieliście autopilota na Wellingtonie? Czy był autopilot? Jest. Taki podstawowy? George. A, George. Czyli do roboty. Tak. No, ale na niskich wysokościach to się nie ryzykowało. 200-300 metrów nad poziomem... To na rękach trzeba było. To już trzeba było pilnować wszystko. No, dwóch pilotów było. Latał pan jeszcze po zakończeniu działań wojennych? Latałem. No, byłem instruktorem. Już jakby w pokojowym lotnictwie. Na jakich samolotach? Na jakich w pokojowym lotnictwie to w Transport Command na Warwickach i Halifaxach. Jasne. A jakie to były zadania? Co żeście no to przewoziliśmy coś tam do Grecji, pieniądze jakieś i tak dalej, do Grecji, do Włoch. Co tam wjeździliśmy, to nie wiem. Wiem co brałem, wioząc powrotem do Anglii, to w moim worku spadło. A jeżeli chodzi o odejście z lotnictwa, to po prostu rozwiązano? Po prostu zwinięto. No, człowiek zdał swój sprzęt i tak dalej, prawda? Samolotu już nie mieliśmy, przenieśli nas do, pouczyli nas tam kilka tych polskich dywizjonów i tam już samolotów nie było, ale wojskowe życie trwało. Ciągle. Tak. A już po samym rozwiązaniu, po zdjęciu munduru? Po zdjęciu munduru to by jeszcze się szkoliłem w tym technikum angielskim. No i niedługo potem miałem niby lecieć, bo to samopomoc
samopomocy się tego. Wybrali pilotów, wielu tam poleciało do Indii, na dalej latać i do Pakistanu. Ja miałem jechać do Pakistanu, zrezygnowałem. I podjął pan cywilną pracę I przepracowałem no, 20 parę lat w jednej firmie i 50, czyli na jakieś 27 lat pracowałem. Do emerytury? Do emerytury, tak. Jasne. A czy w tym czasie pana plany były związane z powrotem do Polski, czy to był taki impuls na koniec? Nie zdecydowanie, co z sobą zrobić. Tak, no ale nic najpierw nie myślałem o tym, czy no, czasami przyszła taka myśl, czy wystarczy tych pieniędzy do 2000 roku. Żeby tylko dążyć do 2000. A tu jest 14. I wciąż jest coś chodzi. Jasne. No dziękuję panie Ludwiku. Dziękuję za spotkanie. Mam takie pytanie. Dlaczego pan wtedy musiał uciekać przed tymi Rosjanami? Dlaczego? Jaki był powód? Proszę pana, jak wracałem, jak Moskale tam ostrzelali, nie zestrzelili. No ja byłem wtedy na RWD. Przyjechałem do... uciekłem na piechotę do Stanisławowa spod Tarnopola. W Stanisławowie powiedzieli, tu jest pociąg, który jedzie do Lwowa. Zamiast do Lwowa to zauważyłem, że jesteśmy nad granicą rosyjską. Tam była cała gromada kolejarzy śląskich i się nad nami żałowali. No i wtedy udało nam się tak zmieszaleć, że my się z nimi. Przyszedł jeszcze żołnierz i odpychał nas od pociągu. Zmieszaliśmy się i znowu na piechotę do Lwowa. A dlaczego? No, bo większość nie widzieli, co się dzieje. Co? A gdzie powieźli tych, którzy nie uciekli? Proszę, nie. A gdzie wywieźli tych ludzi, którzy no uwierzyli to, i pojechali w głąb? To słyszeliście, panowie, że wywozili tam. Nie na Kaukaz, ale tam na Syberię. Na północ. Na północ, prawda? No, no, jest. No i co tam mogę powiedzieć? No, było jak wojsko polskie poddało się Rosjanom, to ich wywiezie wszystkich. Spotykałem kolumny ze Lwowa, które ich prowadzili do. No to no, co mogę powiedzieć? Więc... To nie wolno. A ponieważ to jest przedstawiciel służby ogólnie technicznej, jak się układały stosunki między personelem latającym, a tym obsługującym samoloty? Ja przynajmniej mały... piloci, znaczy załoga mało się interesowała. Mechanicy wykonywali swoje zadanie bez żadnych tam, żeby wtrącania się kogoś albo coś takiego. No. Także takich kontaktów nie było specjalnych. Oni wiedzieli, co mają zrobić. Oni znali swoje. Zadania były podzielone. Swoją, prawda, tego ja. Myśmy mieli swoje. Maszyna się odbierała gotową do lotu i tak dalej. Często rozmawiam właśnie z lotnikami, z żołnierzami różnych formacji i zadaję pytanie takie, że największym wrogiem polskiego żołnierza był głód. Nie było nigdzie jedzenia. Jak pan odczuł? Ja tego nie powiem. Ja tego nie zaznałem. Był tylko przez... Nie zaznałem, jak uciekałem, że głodny byłem, jak uciekałem w Polsce spod Tarnopola do Lwowa się zanieczyszczali. A we Lwowie już tam nawet się nawiązałem kontakt z płatnikiem, to już tam miałem parę groszy. Czyli już było. Już trochę coś tam zawsze tego. Także... Bo tak samo i ci wszyscy
wszyscy ludzie, którzy uciekali, no bo wiadomo, że na wschodzie 18 września już rozbroili wszystkie te formacje, musieli złożyć broń i najgorsze dla nich było, żeby się, bo wiadomo, Ukraińcy napadali i tak dalej, to zakładali sobie zapałki w oczy, żeby nie zasnąć. To było najgorsze, że wiedział, że jak już zaśnie, to już jest wolny. Tak, no nie wiem, ja się spotkałem, wie pan, już pod koniec mojej ucieczki, już byłem niedaleko Lwowa, wstąpiłem do jakiegoś, to nie tylko ja, tylko w drugim, we dwóch, bo były dwa samoloty, dwóch pilotów pilnowało tego. Prosiliśmy o jak coś do zjedzenia, poczęstował nas kwaśnym lekiem i mówimy, powiedział, teraz musimy być razem. Czyli spotykał pan innych także. Tak. Czyli miał szczęście. Miał? Tak. Tak, dziękuję. Nie radzie. Panie pułkowniku, rozpocznę od roku 1916 i zapytam, gdzie się pan urodził? Sanok. W Sanoku. Tak, to jeszcze pamiętam. W Sanoku. Sięgając pamięcią wstecz, jak wspomina pan lata swojego dzieciństwa? Dom rodzinny? Tak, no nie bardzo, bo ojciec, ojca prawie, że nie pamiętam. Matka się miała jeszcze na trzech łobuzów i córkę do wychowania, a ja to byłem taki najmłodszy, to sobie więcej pozwalałem. Co się stało z ojcem? To matka się więcej musiała pilnować, a poza tym później miałem, to już w starszym wieku, to bracia się. Zapytaj, co się stało z ojcem, bo to jest ważne. A co stało się z tatą pańskim? Wrócił z wojny i niedługo, z tej pierwszej wojny. I w szpitalu wojskowym prawie, że umarł po kilku latach. Nie pamiętam już w tej chwili daty. To nie jest tego. Po wojnie, po pierwszej wojnie, jak wrócił. Czyli miał jakieś tam obrażenia? A, tak, miał wojskowy szpitalu był. Miał przestrzelenie płuca, jeżeli dobrze pamiętam. Każdy mały chłopiec marzy o czymś. Jakie były pana pierwsze marzenia i kiedy zrodziła się myśl, że pan zostanie pilotem? Marzenia to... Nie żyłem marzeniami. Żyłem dniem dzisiejszym, tamtejszym, że tak powiem. A na pilota to... Jak znaczy na pilota? W ogóle do lotnictwa to... Już jak skończyłem szkołę, miałem takiego kolegę, nie wiem czy można nazwiska mówić, Ladrą, któryśmy razem chodzili do szkoły. Ja już kończyłem tę swoją maturę i on też. No i wciągnął mnie do lotnictwa. I to był pierwszy na tym w 1936 roku byłem na... Zacząłem latać nie bez Miechowy, ale w Uszczykach, na szybowcach. A ponieważ latałem na szybowcach, to jak poszedłem do wojska, to ściągnęli mnie, miałem przydział do łączności w Zegrzu i stamtąd ściągnęli mnie w okresie Bożego Narodzenia do Dęblina, gdzie tam w Dęblinie był ten teoria, a latanie samo w Sadkowie. W roku 1937 założył pan mundur. Gdzie do tego doszło? Bo to przecież było całe pańskie dalsze życie, ten mundur. W 1937, no to dopiero do wojska poszedłem. Tak. I to było? To było jak? Gdzie to było? No pierwszy mój mundur był w Zegrzu. W Zegrzu, a następnie był jak przyjechałem do Dęblina, to tam przebrałem się w lotnicy.
Tak wiem. Panie pułkowniku, jak zapamiętał pan dzień 1 września 1939 roku? Dzień 1 września. No niezbyt ciekawie, bo ja już byłem na ćwiczeniach, to moje pierwsze ćwiczenia były wojskowe i już miałem jechać do domu. No niestety zatrzymali mnie, bo potrzebowali pilota na R13 w dywizjonie kapitana Kubieńca, dywizjon numer 66, że przeleciałem, zatrzymali mnie i przeleciałem do gdzieś tam pod Łódź, ale dokładnie nie wiem, gdzie to było, bo ten pilot, który był pilotem tego samolotu, on został, ruszył z transportem. To wystarczająco opowiem. Tak? Czy coś mam dodać? Ale to jeszcze trzeba dodać, że to była eskadra we Lwowie. W Lwowie, tak. Bo później było tu w drugim pułku. A później w drugim pułku. To i jak pan stracił kontakt z tą eskadrą lwowską, załapał się pan do drugiego pułku. Drugi pułku pod Lublinem, nie wiem dokładnie, gdzie oni stacjonowali i z nimi zakończyłem wojnę. Bo oni się już przebazowywali wtedy też na wschód, nie? Tak. Mhm. Z tego spod Lublina jeszcze coś tam za 3 dni byłem i później pod Brody. Na Brodach było lotnisko zapasowe, pod Brodami, na tych przydworku jakimś tamtego. No i tam nas rozbili, cały dywizjon, bo tam było ich dużo. Kiedy wojna obronna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wiemy, że trafił pan do Wielkiej Brytanii. Droga była ciężka, trudna. Była. Może pan przybliżyć krótko, jak ta droga wyglądała. Tak. Krótko. Jedna pani z Sanoka, tam bo i w Sanoku byłem wtedy, zorganizowała ucieczkę z Polski. Więc w tej grupie przeszliśmy na granicę słowacką, czyli węgierską, bo to już Węgry wtedy opanowały. Nie będę opowiadał, co tam nas spotkało. Były bardzo już trudniejsze warunki, bo Węgrzy łapali tych uchodźców i albo Niemcom oddali, albo tak jak nas łapali w mieszkaniu jednego tam, nie przewodnika, ale takiego gospodarza, to po sprawdzeniu i tak dalej zabrali nas na komendę i odstawili na granicę, no, polsko-niemiecką już wtedy. No ale wrócić się nie dało, bo ten człowiek nie przejdzie. Tośmy tą grupką przesiedzieli w lesie na tego, wrócili z powrotem do tego gospodarza, stąd wyjechaliśmy do Koszyc. W Koszycach był polski konsulat i tam się zgłosiliśmy w konsulacie. Z tym i konsulat w konsulat dał nam zaświadczenie, że jesteśmy cywilnymi uchodźcami, skierowali nas do obozu w Zachoniu. No, ale mu powiedzieli, że nie gwarantują, że tam dotrzemy, bo były wypadki, że łapali tak, zatrzymywali i odstawiali, jak powiedziałem. To było w Zachoniu. W Zachoniu próbowaliśmy wcześniej przedostać się tam dalej. Zorganizowany został taki przerzut na granicę rumuńską, do Czerniowiec i tak dalej. 5 nas było i między nami był kapitan, zdaje się, już nie pamiętam, z Lwowa latał jaka polska maszyna była w czasie wojny? Na Łosie? Nie, na Łosie to było za wysoką. I inny bombowiec był taki. Karaś? Karaś.
karać. Tak. Kiletki bombowiec. No i skierowali nas na granicę, tam na nas czekał, przewodnik i mieliśmy, poszliśmy z nim przez te góry. Niestety to była wtedy koncentracja pomiędzy Rumunią i Węgrami, tak wojski tajali. Trzech z nich przedostało się na drugą stronę, nie jeszcze jednego zatrzymali. Odstawili z powrotem do obozu, z tego obozu już Niemcy nadchodzili, tym niedługośmy tam byli, skierowali nas do Budapesztu, z Budapesztu po tam krótkim pobycie nad granicę jugosłowiańską i najpierw my jeden noc tam zamieszkali. I przeszliśmy Drawę do Jugosławii. A w Jugosławii no, to tam z nami się zaopiekowali i tam byliśmy. W Jugosławii byłem też jakiś czas. Już dokładnie nie wiem jak długo. Jakieś za 2 miesiące albo miesiąc. I skierowali nas do Turcji. Pojechaliśmy przez Grecję pociągiem do Turcji i zamieszkaliśmy najpierw w Kadykę, to jest po drugiej stronie już w Afryce na tym. I w pewnym określonym dniu na nas tam był statek w Messynie, polskie Warszawa. Warszawą przywieźli nas do Hajfy, do Palestyny. I tam już ściągnęli nas jako wojskowi w Brygadzie Karpackiej. No a stamtąd, ponieważ lotnicy, którzy mieli coś dużo do czynienia z lotnictwem, byli odłączeni od pozostałych do czasu, gdzie znowu statek nas zabrał przez sobie. I w koło Afryki przywiózł nas do Anglii. Panie pułkowniku, dotarł pan do Anglii i... No, tam w Anglii był z Liverpoolu na statku, sondaż, to dużo było na nas tam, do bazy lotników polskich w Blackpool. No i tam w Blackpool byłem przez jakieś... 2 lata, zanim zacząłem latać. Pierw mnie sprawdzali, czy ja jestem tym lotnikiem, czy im się nadam, czy nie. Ale okazało się, że ja im się na razie nie nadam, więc przesiedziałem tam te 2 lata i poszedłem na kurs. To już jest drugi, wyższy kurs. Wcześniej w Hachnach był na początkowy, a to już na wyższy kurs, na przeszkolenie na bombera, na bombowce albo na piloty myśliwców. I tam zostałem, jak po tym kursie, ja byłem kapral pod chorążem. Dostałem nominację na oficer. I tak otworzyła się kolejna pańska karta w życiorysie, czyli tura 50 lotów bojowych pilota 304 Dywizjonu imieniem Ziemi Śląskiej. Jak pan wspomina tamten okres walki przede wszystkim? Walki jako normalny obowiązek. Ale trudny. Proszę? Ale trudny. Bo trzeba było walczyć nie tylko za ojczyznę, ale i o swoje życie. Tak, nie, już to był dywizjon, Coastal Command, bo to był Coastal Command, to był trochę lżejszy, aniżeli większe straty mieli bombowcy. Ale i u nas ginęły załogi. Panie pułkowniku, okres walki z okupantem to nie tylko trudy połączone z walką, w tym o własne życie. To też chwile miłe dla każdego żołnierza, do których ja, człowiek młody, który nie przeżył wojny, zaliczam odznaczenia żołnierza z odznaczeniami, na które zasłużył. Wiem, że jest pan pułkownik bardzo skromny i trudno panu pułkownikowi o tym mówić, ale proszę powiedzieć,
jakimi odznaczeniami pan został odznaczony i kto dokonał tych odznaczeń? Więc wirtuty militarne, wpierw Krzyż Waleczny, jeden i drugi, to generał Sosnkowski odznaczył krzyż, to wirtuty to dwódca, wing commander Kranz, który był naszego, skierował wniosek do Polskich Sił Powietrznych w Londynie. No i tam generał Iżycki potwierdził nadanie. Przez nadanie tego, to było w 1944 roku. Tak jak wcześniej wspomniałem, tura lotów zamyka się w 50 lotach. Co było później? Bo mundur zdjął pan w 1949, czyli 10 lat po wybuchu wojny. No, więc po rozwiązaniu dywizjonu, polskich dywizjonów, w 1947 roku przeszedli, jedni pojechali, zgłosili się na wyjazd do Polski, inni zdecydowali, że zostają w Anglii i gdzieś stąd wyjadą. Był tak zwany utworzony Polish Resettlement Corps. Myśmy, to był, było to dwa lata, gdzie mogłem jeszcze być na tych samych warunkach, mogłem się kształcić, jak gdzieś pracę szukać, no i na takich samych warunkach. A jak na polskie by to przetłumaczyć? To był korpus przysposobienia? Polish Resettlement. Przysposobienia i rozmieszczenia. Rozmieszczenia. Co zrobić z tymi Polakami? Czyli to fundowali Anglicy. To Anglicy, tak. A myśmy specjalnie, to byli dla lotników, to były większe tak i lotnicy się interesowali. Po 1949 roku, kiedy zakończył pan swoją służbę w RAF-ie, podjął pan pracę zawodową i tam zapracował pan na emeryturę. Tak. Może coś o tym okresie zawodowym i osobistym. Dobrze, to jak mówiłem, podpisałem ten pozostanie w Anglii i w tym Settlement Korpusie. I tam mogłem się kształcić, mogłem sobie szukać pracy. Miałem jechać, więc ja skorzystałem. Byłem na takim w londyńskim. Ja z zawodu, bo jestem technikiem, mechanikiem po szkole w Polsce. No to sobie przypomnieć swój zawód, to się zgłosiłem tam w technikum. Tam taki kurs był dla 8 czy 10 miesięcy, już nie pamiętam, którzy przygotowali do życia w Anglii w tym zawodzie, dajmy na to. No to po tym kursie dostałem pracę. Miałem, wcześniej mi ofiarowali wyjazd do Pakistanu. Z tego zrezygnowałem. No to dostałem pracę i pracowałem do 5 lat w tej firmie pierwszej, a w następnej firmie pracowałem do 20 parę lat, nie wiem ile. No wypracowałem tam emeryturę i że traktowali mnie bardzo dobrze, nie tylko mnie, ale w ogóle lotników traktowali trochę bardziej. Nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli doceniali. Doceniali, tak. I w pracy nie miałem żadnych kłopotów. Cenili tą pracę i faworyzowali. Jak ktoś, raczej Polaka, bo przychodziłem, były redukcje, to wielu ludzi zwolnili, a Polaka zostali. A coś z życia osobistego? A z osobistego? Co to? No, jakieś znajomości może? A takie specjalne znajomości nie. Moje życie to było tak, jak już w cywilu, jak już pracowałem, że pracowałem, to było śródzbory tam, ze dwa tygodnie,
a na weekenda zawsze jechałem do Londynu między Polakami. Na Brydża. Czyli jest pan sympatykiem Brydża? W ogóle sympatykiem nieróbstwa. No nie. Gier umysłowych. Po przejściu na emeryturę podjął pan decyzję o powrocie do rodzinnego domu, do ojczyzny. Jak wiemy, wrócił pan w roku 1988, a więc w bardzo trudnych dla Polski i Polaków okresie. Jak postrzegał pan Polskę w tamtym czasie i jakich skutków swojego powrotu się pan obawiał? Mój brat, spotkałem się z bratem. Mój brat był o 11 lat starszy. Wrócił do Polski, bo miał rodzinę. Ja specjalnie nie miałem do kogo wracać. No, niczego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że będę niezależny od władz, bo nic nie dokładali do mnie, tylko ja i przewoziłem dostarczał tych trochę zagranicznych pieniędzy. No. Zapytam, czy w tej chwili, po tych zmianach, uważa pan, że życie tam, a tutaj jest porównywalne w tej chwili? Chyba nie, tam jest bardziej, chyba, no, porównać można, ale myślę, że teraz w Anglii to nie jest to, co było kiedyś. Dzisiaj w Anglii to jest dużo emigracji białych, kolorowych ludzi, prawda, i tak dalej. To, tak z nimi niewiele do czynienia, ale mnie się żyłem swoim życiem, raczej z Polakami. Tak, ale w ogóle życie tam było lżejsze niż tutaj, tak? Może, czy ja wiem, chyba można porównać. Porównywalne. Chyba można być. Też było trudno, jak się z tej pensji coś zapracowało, żeby na wszystko wystarczyło. Też trzeba było. Panie pułkowniku, mówiłem o pańskiej skromności i wiem, że nie jest pan zwolennikiem zakładania tego munduru. I nie. Bardzo, bardzo dziękuję, że pan na tą okoliczność ten mundur dla nas założył. Ja przepraszam, ja nie mówię, że ja nie jestem zwolennikiem zakładania munduru, tylko ja mówię, że ten, kto nosi mundur, musi być jakiś sprawny, ale... Taki pan jak ja z laską i ja tak pan, dalej. Ja panu zazdroszczę tej sprawności przede wszystkim. W związku z tym mundurem chciałem, aby pan powiedział coś, kilka słów o tym, jak doszło do pana kontaktów ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział krakowski, i jak postrzega pan ludzi, których pan tu poznał. Więc jak przyjechałem do Polski, to przez wiele lat niczym się nie interesowałem. Po prostu nie miałem żadnych kontaktów, bo kolegów nie miałem już, prawda, w Krakowie. I nie wiedziałem w ogóle o klubie seniorów lotnictwa. Spotkałem pewnym, w którymś tam roku z województwa, jakiego sztabu wojskowego, zaprosili mnie na uroczystość doradztwa. I tam równocześnie ten pan, co przyniósł zaproszenie, był u pana Zubrzyckiego. No to się z nim skomunikowali, że mi się już często i od tego czasu należałem do klubu seniorów w Krakowie, a do klubu jego stowarzyszenia. To nie wstąpiłem niedawno. Bo też nie wiedziałem. W jednym dniu żeśmy zostali przyjęci, panie pułkowniku. Tak. Ja też nie wiedziałem. Już prawie kończę, panie pułkowniku, ponieważ wrócił pan do Polski i zapytam z racji wyboru miejsca zamieszkania, dlaczego Kraków? No ja się w Kraszkowie do szkoły chodziłem. I tak, jak byłem młody, to szkołę powszechną i później szkołę ten i pracowałem w Krakowie u Zdzieła Lidieckiego. I po wojnie, po tej mojej wojnie
w 6 pułku lotniczym wróciłem do Krakowa. Spotkałem płetnika jeszcze we Lwowie i wróciłem do... Parę miesięcy później zwalniają mnie, bo, no i proponowali mi zwolnienie, bo mówię, że są ciężkie czasy i żeby dla Niemców nie pracować. Nad Kraków był moim... naturalnym środowiskiem. Tak, tu mieszkałem na stałe. Panie pułkowniku, ostatnie pytanie. Nie jest tajemnicą pański wiek, ani wspaniała dla tego wieku kondycja, zarówno fizyczna, jak i intelektualna. Proszę, aby zdradził nam pan tu wszystkim swoją receptę, nie tylko na tę długowieczność, ale przede wszystkim na zachowanie w tym wieku właśnie tak wspaniałej kondycji. No, chyba niczym się nie przejmować, dzień przejmować, tak jak idzie. Za rozrywkę uważałem granie w karty i szachy i trochę sportu. A polityka? A nie, ta polityka była w Londynie. Jak najdalej. Polityka była w Londynie, ja byłem... I tak zostało. I tak zostało. A odrobina kropelek z procentem? Wódeczki? A jak była duża okazja, to tak, ale jak wiem, za dużo zdrowie nie znaczy, pozwalało. Nie, ja nie mówię za dużo, ale tak, też no, troszkę pomogło. Ale jak nie specjalnie, chory zawsze byłem potem. Jak większość da. Jak każdy. Panie pułkowniku, z serca mojego płynącą szczerością chcę panu powiedzieć, że chyba najlepszym w życiu, co mnie mogło spotkać, to było to, że spotkałem pana na swojej drodze. I strasznie dziękuję panu, że się pan zgodził na tą rozmowę ze mną, że pan uchylił rąbka tajemnicy o swoim życiu. I w imieniu nas wszystkich dziękuję, że możemy być z panem, a pan z nami. Ja jestem też bardzo zadowolony, że ja jestem z panami, ale żaden z panów nie mówił mi przy takich okazjach, że ja się mam coś spowiadać. Ale panie pułkowniku, to nie była spowiedź. Nie. To jest, uważam, że to powinno zostać dla potomnych, bo pana życie powinno być wzorem dla młodych ludzi. Nie. Młodzi ludzie inaczej myślą. No, trudno. Ich też to czeka, co pan. Nas to czeka. Też będziemy tak myśleć. Młodzi ludzie mają swoją drogę, a ja już mam swoją drogę. Wszyscy, każdy z nas pracuje. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję też bardzo. Panie pułkowniku, nasze stowarzyszenie, w którego składzie jestem prezesem i major Glondys wiceprezesem, z wielką radością przyjęliśmy chęć przyjęcia pana do naszego stowarzyszenia. A zrodziła się ta chęć wtedy, kiedy pan był na spotkaniu w Pińczowie, o ile pamiętam, tam z innej formacji, ale to wcale nie przeszkadza, żebyśmy mieli również pana u siebie. Bo również pan jest członkiem klubu seniorów Aeroklubu Krakowskiego i wspólnie się spotykamy. Cenimy pana zawsze obecność, dokąd pan jest na tyle w kondycji, a wspaniałej, daj Boże, jak to mówią katolicy, jak najdłużej w takim zdrowiu, ale przy tym chciałem zapytać, może to już było, pytania były, gdzie pan odczuł największą podczas swojej podróży do Anglii, w tych państwach, przez które żeście przebywali, największą sympatię? Bo wiem, że z tego co pamiętam, również pan był w Izraelu, przechodził, tak? W Palestynie. W Palestynie, no. Gdzie była największa taka odczuwalna sympatia w stosunku do Polaków, którzy szli na zachód walczyć? W Palestynie, jak już byłem, to tam byliśmy członkami Brygady Karpackiej. Tak. Tam, prawda, się nas od razu opiekało. No, jako lotników, jak mówiłem, byliśmy odłączeni i zachowywali tam trochę angielskiego, żeby się uczyli. Zwiedzaliśmy Palestynę,
morze martwe w Jerozolimie pada i tak dalej. Także było bardzo łagodne, że łatwe życie. A tak człowiek nie myślał. W Anglii mnie się też dobrze żyło. Nie. Rozumiem. Tak, tak. Nie spotkałem się z ludźmi nieżyczliwymi. No bo o to chodzi. Teraz tak, czy wybór w Anglii już na samoloty bombowe, na jakich pan latał, na tych fortecach amerykańskich, liberatory, czy lotnicy wybierali, czy Anglicy przydzielali? Nie, to była polska szkoła. Rozumiem. To była polska szkoła pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Więc tam się już jak już się skończył podstawowy pilotaż, to go później skierowali na inne samoloty do latania, na dalsze latanie w dywizjonie, to dwusilnikowe na dwóch silnikach. A piloci to na jednosilnikowy. Tym amerykańskim samolotem już nie pamiętam, jak się oni nazywali. Tiger. Nie, Tiger Moth to był podstawowe szkolenie. Na drugi stopień, tak do, zanim do Wellingtonia człowiek wsiadł, to był Oxford. Albo Oxford. A później Hampton, tak. A oni na Harvardy. A oni na Harvardach i na Butlach latali. Ale chęć pójścia do tego dywizjonu bombowego zrodziła się u pana. Nie. On przydział. Nie, przydział to już decydowało Operation Training Unit, gdzie się człowieka przygotowali, szkolili załogę całą i później w ich ocenie zakwalifikowali. Tak. Dziękuję bardzo. Panie Ludwiku, zaszczyt to wielki dla nas, że pan nas odwiedził, że dał się pan przekonać, że wystąpił pan w tym mundurku. Jest to naprawdę honor dla nas. Teraz jeszcze prosimy o zrobienie sobie zdjęcia pod śmigłem i koniec na dzisiaj. Życiu głośno śmieje, rąkę do nieba zwraca, przestrzeń ma za nic. Smutki mu z czoła pędzwieje, jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tchnie. Już ginie pośród mur najśmielszych orłów niebo, pyszny ślad, niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara mędrzy od tysiące lat. Czasami silnik płonie, ogień żre i pali. Przyczajony śmigło przetnie spadochronu śliską nić. Męczy się mózg i dłonie, serca piersia kwarą. Bośmy młodzi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć. A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. A tych, co pozostali, trwoga nie przenika. Radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża z śmigieł krzyż. Nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika. Lecieć, a nie dać się mijać, zawsze wzmysz. Zawrót gorgoczy, śmiały i linek wycie i wyrównanie. Aż się zgięły kwiaty jasne, krąg ziemi oszalały, ginie w błękicie. Pięć części świata za ciasne, lecz w górę znaku nasz nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart, jak polski czuj na straż, husarii dawnych głów. Nie ścichnie nigdy w dali głos silnika, hej na start!